No witam wszystkich, jest poniedziałek, ja się tutaj bawię w garażu, wyczyściłem maszynę, zajebiście, jest czyściutka, świeci się jak nowa. No i bawię się właśnie w przyklejanie przylep na kamerkę GoPro, no nie? No i chciałem wam pokazać takie coś. Po pierwsze to wyciągnąłem siedzenie, wsadziłem taki, to się nazywa seat cowl, a po polsku nie wiem, nie znam nazwy. Po prostu to wchodzi w miejsce siedzenia. No i nakleiłem takie naklejki z tego względu, że to jest aftermarket, czyli z eBaya. Dostałem to od kolegi, który miał kiedyś białą rydynkę, no i jemu to nie było potrzebne, także dał mi to. No ja to kiedyś wziąłem, pomyślałem, że będzie dobrze sobie przykleić kamerkę, bo tutaj, jak widzicie, tutaj jest po prostu tutaj cała ta przylepa się nie zmieści. Będzie tak głupio to wyglądało, a też nie chcę jeździć z przylepą bez przerwy, także jak widzicie, na razie się przymierzam do przyklejania tego i chciałem wam pokazać jak można sobie ułatwić życie z przyklejaniem tych przylep, no bo na pewno ktoś to robił, to wie, że trudno jest przykleić tą przylepę w odpowiednim miejscu, no nie, żeby po prostu był dobry widok z kamery. Także można sobie to ułatwić w ten sposób, że instalujemy sobie aplikację na telefonie GoPro. Widzicie? I w ten sposób można sobie zobaczyć. Jest troszkę opóźnienie, jeżeli chodzi o połączenie z GoPro i telefonem. Na pewno jest na jakichś, nie wiem, słabszych falach to Wi-Fi. Ale tak jak mówiłem, ale działa, może jest jednosekundowe, dwusekundowe opóźnienie. Bateria się już wyczerpuje w GoPro. Tak czy inaczej, widzicie, że tak to można zrobić, jest to bardzo łatwo podpiąć. Podłączyć razem, można też to robić w plenerze, tak, bo to polega na tym, że kamera tworzy, o, sąsiadka przyjechała. Kamera tworzy sieć Wi-Fi, no i można się podłączyć z telefonem, także można to zrobić wszędzie, w lesie czy gdziekolwiek, nie trzeba tego w domu robić, nie trzeba się podpinać do sieci domowej, no nie? Tu jeszcze coś ponaklejam, parę innych naklejek, z tego względu, że po prostu jest za biało, mówię wam, dzień to podczepiłem, za biało jest, brzydko to wygląda, nie podoba mi się. Z naklejkami już jest troszkę lepiej. Zobaczymy, jak to będzie, no nie? A propos jeszcze tych przylepek, ktoś mnie się zapytał, zapomniałem kto, nie pamiętam, ale czytałem dzisiaj komentarze z tych ostatnich filmików. No i ktoś mnie zapytał, czy te przylepki trzymają w dużych prędkościach, takich jak 200, na przykład 200 na godzinę, no nie? Otóż trzymają i to bardzo mocno, jak widzicie. Tutaj będę to musiał odkleić, a nie wiem czemu ja sobie to zrobiłem na ukos, no ale trochę chyba nie pomyślałem, także ja to będę przyklejał prosto, żeby było prosto i tego się nie da tak normalnie odkleić, bo ja już to odklejałem na bocznym panelu, także mówię wam, że do tego jest potrzebna suszarka, trzeba to zajebiście nagrzać i normalnie trzeba naprawdę użyć dużej siły, żeby to odczepić. Ja zawsze podkładam, o właśnie, jak chcecie to odkleić, można fajnie, bardzo łatwy sposób to zrobić, po prostu podkładać na przykład portfel, przygrzać troszkę suszarą, no nie, później podłożyć śrubokręt położyć śrubokręt na portfel, portfel wtedy nam tutaj będzie tak jakby chronił nasz lakier przed porysowaniem i wtedy podważamy, no nie. Zrobiłbym to, a może postawić, ale możecie sobie to łatwo wyobrazić, jak to zrobić, no nie? Pokładziecie portfel, śrubokręt, odklejacie, no nie? Także mówię wam, że ta przylepa nigdy nie odpadnie przy prędkości nawet 300 na godzinę. Jedynie co, to ja wam powiem, że może się urwać lub złamać te mounty, no nie?
czyli te, ale wątpię, też w to wątpię, bo to jest dosyć mocny plastik. A drugą rzeczą, którą chciałem wam pokazać, jest, kupiłem sobie dzisiaj taką odzież ochładzającą, że tak powiem. To są takie getry. Tutaj je rozwieszę, bo z jedną ręką to ja wam nie napokazuję tutaj. No i to są takie getry z takiego nylonowego materiału. Tutaj piszę, że to jest... Przepraszam, że tak ruszam kamerą, ale widzicie. 60% polys, jakiś polymide, nie wiem, 35% polyster i 5% elasten jakiś, nie wiem. Nie wiem, ale to jest taki dziwny materiał, no i jego się zakłada. Tutaj mam jeszcze bluzkę z długim rękawem. I nawet mam na głowę taki czepek. Widzicie, heat out, no nie? Czyli odciąga ciepło z waszego tak jakby ciała, no nie? To jest czepek. No i tutaj jest taka bluzka, no nie? To jest takiego getrowego materiału. No i wam powiem, zastanawiałem się, czy to działa. Kosztowało mnie to wszystko $40, no nie? A bluzka 20, czepek 5. No i te gety kosztowały 15. I wam powiem, że to działa. Naprawdę to działa. A jak to działa? Nie wiem, jak to działa, ale po prostu jak to założyłem, to jak się jedzie, to się czuje, że po prostu to powietrze, które wchodzi na przykład przez te dziurki tutaj w kombinezonie, że ono się rozchodzi normalnie po całym ciele. Wcześniej bez tego po prostu chłodzenie miałem tutaj, gdzie są tylko te dziurki. Jak widzicie, no nie? A po założeniu właśnie tego ubranka ochładzającego, po prostu to powietrze tak jakby rozchodzi się po całym ciele, no nie? Także fajnie to nawet działa, $40. A drugą zaletą jest tym, że na przykład dzisiaj było 30 stopni i u nas jest bardzo parno. I wam powiem, że bardzo to ułatwia ściągnięcie kombinezonu, no nie? Bo jak widzicie, tu też są takie, tu też jest coś podobnego, ale to nie jest dokładnie to, to jest takie bardziej sztuczne. Chociaż to też jest sztuczne, ale po prostu ułatwia ściągnięcie całego kombinezonu, bo po prostu jak się to założy na zwykłą koszulkę i na przykład jakieś bokserki, no to ten kombinezon jest bardzo ciężko ściągnąć, jak się człowiek spoci, no nie? Bo się wszystko przykleja, także i na kolanach też jest właśnie, nie obcierają mi kolana, bo tak po prostu jak już jest naprawdę gorąco, no to tutaj mi się przykleja to do kolana, tutaj pod spodem i po prostu jest, mamy mniejszą swobodę ruchu, no nie? A z tym po prostu to jest takie śliskie, jest zajebiście wygodne, naprawdę polecam. I mówię wam, że nie trzeba to kupować. To ja kupiłem najgorszej firmy chyba, jaka jest. I najtańszej, także to działa bardzo dobrze. Jeżeli macie okazję i myślicie nad zakupem takiego czegoś, bardzo polecam. O, a jeszcze póki co, bo kiedyś robiłem filmik o moim kombinezonie, o moim w ogóle ubraniu na motocykl. Zapomniałem wam pokazać back protector, czyli ochraniacz na plecy. Ja mam taki Joe Racket, firmy Joe Racket. I co wam powiem, jest zajebisty. Troszkę mnie to denerwuje, bo on idzie do góry przy zakładaniu kombinezona, ale można to sobie ładnie ustawić. A co w nim jest zajebiste? Jest zajebiście gruby, jest wygodny, w ogóle się go nie czuje, że się go ma na plecach. I koszt to był, ja za niego zapłaciłem $60. I co jako ciekawostka jest to, że po prostu inna firma robi taki identyczny back protector. I tylko, że po prostu jest inna firma, nie Joe Racket. I on kosztuje $170. Ja go kupiłem za 60. Także normalna cena jest chyba 72. Ja miałem zniżkę, bo miałem kupony, no nie? Także polecam, bardzo polecam ten ochraniacz na plecy. Czy jak to jest zwane, no nie? Zajebista sprawka. Bardzo lubię to ubierać. Zawsze to ubieram. Przed każdym wyjazdem, bo w kombinezonie nie przychodzi. W moim kombinezonie nie przychodzi właśnie miejsce na... Znaczy nie przychodzi żaden ochraniacz na plecy. Tutaj są ochraniacze wszędzie, ale na plecach nie ma i nawet nie ma kieszeni, żeby go wsadzić. Także muszę mieć taki na szelkach.
wybaczcie ten bałagan, ale się tutaj bawiłem dużo i się trochę nabaganiło. A jeszcze a propos tego właśnie też takiej firmy, firma Build Heat Out, no nie? Body Cooling System. Popatrzcie sobie na internecie, jeżeli was interesuje ceny czy coś. Założę się, że na pewno można to zamówić tutaj nawet, znaczy do Polski. Także polecam. No i tyle. To taki spontan z garażu. Dzisiaj jest, jak mówiłem, poniedziałek. Tutaj może będzie widać różnicę. Nie jest dużo, ale jak widzicie, lakier ma metalik, a to jest zwykły kolor, to nie jest metalik. Także... No i tyle, nie? O, i chciałem właśnie wam przypomnieć, że nakręciłem filmik o przeciwskręcie, bo też ostatnio bardzo dużo ludzi pytało. Także zrobiłem to tak jak umiałem. I zrobiłem... Zaczynam kręcić tutorial, jeżeli chodzi o schodzeniu na kolano. Sam nie wiem, jak mi to wyszło, muszę to przesłuchać, bo jeszcze tego nie ściągnąłem z kamery, nie zrzuciłem na komputer. Także... Muszę to... A dobra, później się potem poprawię. Nie rzuciłem tego jeszcze na komputer. Zobaczcie, jak mi to wyszło, mam nadzieję, że ok. Także przeciwskręt na pewno będzie, bo wiem, że mi to dobrze wyszło. I po prostu wrzucę to, nie wiem, za dzień lub dwa lub trzy, nie wiem. A jeżeli chodzi o tutorial schodzenia na kolano, to po prostu też wrzucę gdzieś tam za 2-3 dni, żeby nie było za dużo naraz. No i chciałem wam tylko powiedzieć, że ten tutorial zrobię w kilku partach. Po prostu ja już nakręciłem tak jakby teorię, może tak powiem, lekcja 1, teoria, coś takiego będzie, nie? Także zobaczycie, po prostu zostawcie, po prostu szczekujcie ten mój YouTube, no nie, za jakieś parę dni na pewno się pojawi. No i tyle, no nie? To tyle chciałem powiedzieć. No i chyba kończę. Także trzymajcie się, no i dzięki za te łapki w górę, za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Jestem naprawdę wam wdzięczny za to. Dzięki wam to ciągnę, bo tak to bym pewnie już przestał. Także dzięki za wszystko i trzymajcie się, cześć.